Witam was na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek oczywiście, Internet Cafe and Supermarket Simulator 2024, no i rozpoczynamy kolejną batalię tutaj, bo co się pozmieniało? Otóż, wyciepałem ten komputer, bo to stanowisko i tak nie funkcjonowało z uwagi na fakt, że gdy wziąłem i... to też nie będzie działało. Gdy wziąłem i tamte starocie wyprzedawałem, usuwałem, to i tu coś się naruszyło i przestało działać i funkcjonować. No więc dobra, już stwierdziłem, nie będę tam nic z tym robił, tylko po prostu wezmę i to zutylizuję. No i przy okazji, jak widzicie, no to tutaj też się trafił ten, jego kolega po sąsiedzku, więc go też oczywiście wywalę. Natomiast kupimy sobie nowe. Poziom supermarketu prawie 12. Kasjerka robi co może, ale trzeba mieć co sprzedawać. Niestety z tym biednie jest, więc trzeba będzie się tym też zająć. No i dodatkowo jeszcze zwrócić uwagę na to, czego poprzednio nie zamówiliśmy z jakichś dziwnych względów. Może by to ugryźć trochę inaczej, może by to partiami zamawiać, żeby było łatwiej, chociaż, no nie wiem, nie wiem. Jakoś tego cholera nie widzę. Tak czy inaczej, cały czas chodzi mi po głowie ten robot cargo. Czy ktoś z Państwa już to testował? Tego robota. I mógłby napisać, jak on się spisuje. Chociaż prawdopodobnie ja go szybciej kupię niż wy obejrzycie ten odcinek. Natomiast my co? No wymieniamy powolutku cały ten majdan. Weźmy kolejny taki setup. Do 15 już niedaleko. No ale na czymś tam trzeba pracować, nie? Znaczy pracować. No tak, coś musi pracować na nasze utrzymanie. W związku z powyższym... O! Odblokował się wysokiej klasy wyświetlacz z siatką rybną. To ja chcę to przetestować. Pewnie. Co to kuźwa za siatka rybna jest? Ile to będzie... O Jezus. Matko i córko. Strasznie to drogie jest. Czy my coś tutaj możemy już ogarniać? O! Portier w supermarkecie. Zobaczmy. Coś to będzie. Za cudo. Już go zatrudniłem, ale strasznie mnie intryguje ten portier. O, patrz! I co ty będziesz, ziomuś, robił? Wiesz co? Powiem ci tak. Tam leżą kartony. Ale ty to chyba... On to chyba odpowiada, słuchajcie, za towar do supermarketu. Też sobie za chwilę przetestujemy, bo będziemy właśnie musieli zamówić towar do sklepu. No, tam spożywkę i te sprawy. Natomiast rzecz jest tego typu. Tutaj komputer nowy wjeżdża z nowym monitorkiem. To my byśmy mogli, słuchajcie, tutaj wymienić te monitory w każdym tak naprawdę. Z siatką rybną monitor. No, ciekawa sprawa. Bardzo. Może to chodzi o te walenie tam. To delfiny chyba są. Nie wiem, no ciężko jest stwierdzić. Ciężko jest stwierdzić. Dobra. Ogarnijmy ten setup. Ciekawy jestem, jaka będzie cena za to. Nie? Za godzinę. Czy to już przekroczy $40, czy... Czy jeszcze będzie takie pitu-pitu, bo to wiadomo, nie? Dobra, uwaga, idziemy, sprawdzajmy. Co to tutaj będzie za kwota? Ty, no nie gadaj, no. Poważnie? To się trochę nie opłaca. A dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Sprawdźmy te monitory.
No bo to też 4 gwiazdki. Ja myślę, że od 5 gwiazdek, no to będzie będzie można coś tutaj ogarnąć. No ale dobra, w porządku, niech i tak będzie. Myślę, że możemy zrobić zakupy do supermarketu i przetestować tego ziomka, co on z tym zrobi. I w takim razie ja proponuję wziąć delikatnie te 3 rzędy, nie? Znaczy te 3 produkty w rzędzie za 94 dolce. I zobaczmy, przyjrzyjmy się, co się stanie, kiedy ten towar tu przyjedzie. No to ja nie wiem, bo ja w to nie grałem, nie mam czasu kogoś oglądać i tak dalej, więc kiedyś trzeba to przetestować, no i chwila prawdy. Czy portier się ruszy? Bo to jest portier. O! No, ziomuś, kurna ty! Synu, dupsko nam ratujesz! Ale się, kurwa, zaraz zdziwisz, jak ci dopierdolę tutaj tyle towaru, że się zesrasz. Dobra, czyli zamawiamy. Proszę państwa, w takim wypadeczku, proszę bardzo, ja już się krygować nie zamierzam. Zamawiam wszystko, jak leci, co popadnie. Skoro mamy takiego miglanca tutaj, to czemuż na tym nie skorzystać, nie? Ale chyba więcej lodówek trzeba będzie. Coś tak czuję. No, zdecydowanie. Ale gościu to się tam obsra. Naprawdę, jak on zobaczy, ile tego przyjechało. Już jest 25 produktów. A to tylko z tej zakładki. Dobra, ciśniemy dalej. Widzę, że nie ma tutaj limitu. Chyba, że jest, ale ja do niego jeszcze nie doszedłem. Nie za ma... A, po codzienne potrzeby, tak. A, to już wiem, dlaczego ja tych... Kurwa, już teraz to się sprawa rypła. Tutaj mamy, proszę bardzo, tabletki do zmywarki. Skąd my je znamy? No ciekawe. O, podpaski, ale to nie tureckie, bo te wyglądają na cienkie. O, siuwaksy karamelki, proszę bardzo. Ale ja, oj, proszę bardzo, to też tabletki. Wow, 44 towary. Za tyle. Ja muszę zobaczyć wyładunek. Proszę państwa, stańmy z daleka, bo zobaczymy, co to będzie teraz. Patrzcie, on to gdzieś kuźwa pierdolnął na podłodze. On tego na regałach nie układa. Patrz, co to będzie. A że nikt w łeb nie dostanie? No to... No ładnie, no ładnie. No dobra. Może on to tylko tutaj znosi. Wiecie co? Zobaczmy, co to właściwie... Aha, bo to jest... dobra, piwo i piwo. Zobaczmy, czy regał widzi takie coś niepoukładane na regale. To mnie bardzo ciekawi. Piwo? No niby widzi. Dobra. To ja muszę mu pozwolić ogarnąć ten temat. Także dajcie mi chwilę. Kurde, minęła kupa czasu, zdążyłem 2 fajki wyjarać. Około 8-9 minut minęło. A ten cholera jeszcze się nie wykaraskał, bo powiem szczerze. No jeden to za mało. No ale czemu się dziwić, no dystans ma spory, nie? Co on tak chodzi, kuźwa, jakby... tego malutkiego swojego tutaj fistaszka wypina. Ciekawe. Proszę państwa, jeżeli chodzi o kwestię kompiuterów, to mamy co mamy. 10 tysięcy mamy na koncie. Ze sklepem musimy jeszcze poczekać, znaczy jeżeli chodzi o towar oczywiście. Natomiast co my tam byśmy jeszcze mogli zrobić? O kutwa. Od 40. A tutaj możemy. Patrzcie, ochroniarza, maskotkę możemy. A to od 25 poziomu będziemy mieli tę panią kierownik. To jedna leży za mną. A tutaj drugiego kasjera od 20 poziomu. Ale nie, no to jeszcze, kupa czasu, bo to patrzcie, no mamy 11 poziom supermarketu, ale skoro nie ma towaru tutaj, to może zrobilibyśmy taki manewr,
cholera tutaj leżą te kartony. Może ja bym wziął i zamówił regały. Bo i to te. Te są pięciogwiazdkowe, zobaczcie. A tutaj takie drewniane półki małe są trzygwiazdkowe. Ale już mamy dużą lodówę. A ta szafka chłodnicza, to ciekawe na co to? Ona jest tańsza, taka duża, a tańsza. Teraz pytanie brzmi. Czy te mają podzielone na pół to wszystko? Dobra, przetestujmy. Co ja tam rzuciłem? No dobra, zamówmy to. Zamówmy to i w takim wypadku ja zrobiłbym tak. Pokasowałbym tutaj wszystko. Usuń tagi produktów. O, tak będzie chyba lepiej nawet. I byśmy to na nowo poukładali, bo szczerze powiedziawszy, to jest bałagan. I zaraz przekonamy się, czym kaczka wodę pije. Pani nie biega tutaj po tym, uszkodzi pani kampicieri. Oś ty, panie, ty, urodę, jakie tu jest wielkie i ciężkie. Dobra, postawmy to tutaj. Dobra. Ej, no ja G nacisnąłem, ty, przenosić. Kurwa. Co z tobą znowu jest, nie halo? G. Jak punkt G. O. To od frontu trzeba brać? Dobra. To byśmy mieli, tak? Może ten regał też wykorzystamy? Gdzieś bym go tu dał. No Jezusie, no. Dobra. Teraz to. No dawaj. A, to ja jeszcze jeden taki zamówiłem? O, ty synu mój. Dobrze, to czekajcie, bo to w takim razie postawmy go gdzieś tutaj, no bo ja muszę widzieć towar, nie? Jakoś. A tę lodówę? To dajmy tu. No też ją tymczasowo wykorzystamy, bo jak ta utylizacja, to jest nawet mniej niż połowa. Przepraszam. To jest to problematyczne. No dobra, Miglans się streścił tam z tym wszystkim. No to teraz przemyślmy temat. No jakby to zrobić, żeby było kurczę dobrze, no. Zacznijmy może od towarów tu. Co byśmy mogli tu wciepać? Raz, dwa, łódko z kurczaka. Trzy, cztery, pięć. Dobra, walimy to. Niech będzie tak. Ustalmy szybko ceny. A nie, ceny już się ustaliły, tak? Tutaj na pewno. Czyli ceny zostały. Okej. To będzie za 12. To będzie za 11,70. To może zostać. To będzie za 9,50. No i dobra, no i to mamy. Ładnie. No to teraz chwila prawdy. Tutaj teraz. O. Czyli to jest odpowiednik tego szerokiego regału, tak? No to możemy całą resztę tutaj wpierdzielić. Miękkie masło. Tak, miękkie z lodówki, kurwa. Na pewno. Filet z łososia. No dobrze, i tu szybko ustalmy ceny. To będzie za 9,80 powiedzmy. Tutaj będzie za 12,50. To może być za 12,20. A to za 13,60.
Jeszcze mamy 2-3 półki. No okej. Okay. Tak, czyli to się dzieli na pół. Okej. Okay. Szczerze powiedziawszy, to... Kurczę, no fajnie, że tutaj można bezpośrednio na półki dawać. Ale jakby system ustalenia, co na tych półkach ma być, to wolę jednak super, z Supermarket Simulator. Bo tam to wizualnie widzę, nie? Ciasteczka w pudełkach, ziemniaki... Dobra, wiecie co, to nie ma znaczenia, kuźwa, to i tak schodzi, to po kolei, to wciepiemy i tyle będzie z tego tematu. Bo to... Co ja się tam będę, cholera, pierdolił z tym. 12.30. To będzie za 9.90. Dalej, to będzie za 6.30. To mam za 11.20, załóżmy. I gitara. Dobra, teraz lecimy dalej. To było raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i to łatwiejsze, to już za mną, nie? Teraz dalej, chipaki. To... ciasteczka. Kuźwa, czekajcie. Co ja już to wpierdzieliłem? A, znowu wybielacza nie dałem, tak? Czekajcie, bo źle to zrobiłem. Coś źle to zrobiłem. Na czym ja tu skończyłem? I widzicie, jak to jest z moją pamięcią? Dobra, na tych chipsach. Dobra, czyli tu wybielacz. Od wybielacza zaczynamy. Ja wiedziałem, że tu coś jest nie halo. Dobrze. Ty, ale kurna, jednak coś pominąłem. Ciasteczka? No są. Czyli od chipsów jednak. Dobra, zaczynamy od chipsów. A co się tu? A nie, no dobrze. Chipsy. Hop. To, teraz będzie to. Jak mi to jeszcze będzie wyjeżdżało do góry, to na pewno się połapię. The macaroni. Ciekawe, czy będzie ryżo-makaron spaghetti, czy będzie. Pamiętacie, nie? Ryżo-makaron spaghetti. Dobra, ustalamy ceny. To będzie za 6,20. To będzie za 5,20. To będzie za 10,80. To będzie za 11,60. To będzie za 14,90. I ta cena może zostać. No dobra. I skończyliśmy na ciasteczkach w torebkach o smaku czekoladowym. Dobra. Teraz tu. Ciasteczka w torebkach o smaku czekoladowym. Dobrze. To jedziemy z tematem dalej. Czyli teraz tak. To. Kurwa. Ale będą teraz jaja. To. To. Litość boską. To. Dalej. Teraz tutaj. No powiem wam szczerze, no jest to problem. Jeszcze dla kogoś to ma, wiecie. A to czemu tutaj się, aha, bo to się stakuje po 20, kuźwa. Oj, ja tego nie widzę. Powiedziałem wam, że kurde, lepiej prowadzić jednak te kafejka. Zdecydowanie. Dobrze, tęczowy cukiereczek, kuźwa, ta różowa landrynka. Dobra, szybko ceny a, jeszcze tu! Kuźwa, jego mać. Dobra, to nic. Środek do czyszczenia czego? Szkła, dobra. Przeczytałem suka. Papier do zwijania i... Papier do zwijania i napoje w cipuszkach. Dobrze, tutaj cena jest okej. Okay. Tutaj trzeba ustalić na 13.30, nie, 40. Dalej na 10.70. Dalej na 10.90 i tu będzie 11.80.
No dobra. Napoje w cipuszkach. Teraz tak, tutaj znowu mamy te chipsy, tu mamy jakiś odkamieniacz. Chodźmy od dołu. Będzie prościej. Teraz to już będzie prościej. Mam przynajmniej taką nadzieję. Czekajcie, na czym to? Na tym. Psie jedzenie. Ciekawe, czy to też takie wielkie wory tu będą, czy jak to będzie wyglądało? To się przekonamy za moment. Piwo beczkowe, no, czyli pewnie kegi. To wrzućmy. Jak starczy miejsca, to jeszcze te chipsy tutaj dorzucę, ale to jak starczy miejsca, nie? Gdzie to kuźwa jest? To ja, czemu ja to? Ach, bo ja to wszystko wpierdziłem tutaj. Idź, synu, z powrotem. Jak cię teraz do magazynu dać? Nie da się. No to dobra, to lipa. Nie, to powiem wam szczerze. Ja z tego sklepu to chyba zrezygnuję. Papier do zwijania. A to już było dawane. No to jeszcze to dajmy. Dobra, szybko ceny. To będzie 8,90. Będzie 8,50. To będzie 7,30. 15,90. A, to już widzicie. Dalej będzie 12,20 i tu będzie za 13,50 i gitara. Resztę to mam w dupie. Nie, trzeba się skoncentrować na kafejce, to z tego jest lepszy zysk. Po co mi ten sklep? Nie rozumiem tego za bardzo. Po co mi ten sklep? Dobra, no ale zatrudniliśmy, proszę państwa, magazyniera. Także to jest najważniejsze. I teraz pytanie brzmi, po co? Bo on sobie nie radzi. No dobra. Coś tam. Jakiś anemiczny pan. Tutaj oświetlenie trzeba będzie, proszę państwa, jeszcze ogarnąć. Pani sprzątaczka to tak troszeczkę zaczyna bardzo wolno to wszystko robić. Natomiast my mamy 14 poziom kafejki, więc czekać musimy na poziom 15, bo tam na 15 to nam się, proszę państwa, co będzie odblokowywało? To najlepsze już biurko. Dalej. No krzesło zostaje. Komputer. To na 18, ale ten jest też niezły. Monitor jakiś może? Nie, na 19. No ale mamy wysokiej klasy wyświetlacz z siatką rybną, także to jest ważne. I myszka na 15, także i to już pięciogwiazdkowa, więc powinniśmy więcej zarabiać na godzinie. Dobra, tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcję komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się. I do zobaczenia. Pa, pa.